Witam wszystkich, jestem Shrank. W tym odcinku zagrajmy w Primal Fear, skontynuujemy naszą przygodę z tą grą. Życzę wam miłego oglądania. No, ty jaki wariat jesteś w ogóle? Co ty tutaj chciałeś nam zrobić? Czemu on nie chce jumpować? I co? I teraz stąd nie wyjdziemy? Jak to? No jeju. Dobrze, ale ten etap jest chory, widzę. Tutaj miało być Primal Fear, a jest Primal LOL. Albo Primal Fail. Chodźcie tutaj do nas, my was szybko przyuczymy kultury. Co, nikogo nie ma? Ta nie ma, ha, ha, ha. Po cichu nas chcieli wziąć. Kurczybyczki, chodźcie tu. Ten ma wallhacka. No okej, no jak lubi, to niech se ma. Coś tu było słychać, tylko nie wiadomo co. Dobra, jeszcze raz musimy użyć tego czegoś. Tak, ten pasek tutaj koło celownika powolutku się ładuje, więc musimy odczekać chwilę. Dobra, był dźwięk, więc idziemy dalej. Trzeci raz nie felniemy. Trzeci? No trzy razy już tu byliśmy, ale... No tak, chyba. Nie wiem. Wiem na pewno, że już byliśmy tutaj za dużo razy. Tak nie może być. Nie za bardzo chcą nas tutaj traktować nieładnie. To jest jakaś... Czy ja tu mogę wejść? Czy my tu możemy wejść? Możemy. Ale tam jest jakiś duży teren. Tam coś będzie nie tak. Więc może zwiedźmy sobie tutaj, co jest naokoło. No co nas tu bije? No ja nic nie widzę. Nie, mam mało HP. Zostaw nas. Chociaż apteczkę dostaliśmy, no tak, dostaliśmy apteczkę, to już jest mili. O nie, nie, nie chcemy do tej wody wskoczyć. Kurczę, nawet nie widzimy, gdzie biegniemy. Dobra, już wiemy, gdzie jesteśmy. Nie, 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 nie blodźcie nas tu. Nie. Jaki to jest chory etap. To jest chory etap, naprawdę. To wszystko się nie dzieje naprawdę. My chyba kliknęliśmy tą gazetę przed autosave'em, ale... Już tak sobie z przyzwyczajenia klikam, no kurczę, już jest ten miliard. A, tam są jakieś wariaty. No! Te błędy w tej grze niestety są zbyt pocieszne. O, padaj wreszcie, jeju. Powiem szczerze, że to jest, zaczyna być irytujące. To co się tutaj dzieje. Weź to przejść na tym poziomie trudności insane. Jak te wariaty tak bansują. W ogóle. Ten już na nas warczy, on wie, że tu idziemy, to już zaczyna warczeć. Czy już nas tak mocno bijesz? Spokój się. Gdzieś się schował. No ta teraz jak na złość.
Nic nie wydropił. Jest nasz miotacz. Tym razem nie damy się tak łatwo załatwić. Trzeba jeszcze tutaj tak kręcić tą kamerą. Jeju, ale etap. Uparł, że weźmie na klatę miliard. Nie, tylko nie ta muzyczka. My nie chcemy. Nie, zostaw nas. Ty duży, odczep się. To jak ta gra momentami jest zrobione, jest tak chore, że tego nie da się opisać. Gra rejestruje, że jesteśmy ponad potworkiem i on nas gryzie w stopy, a my do niego nie strzelamy. To jest chore. To jest po prostu... To jest po prostu nienormalne. To jest po prostu takie głupie, że aż nie mogę. Samo myśl o tym. Ile razy jeszcze mamy powtarzać ten cholerny etap? Rozkręć tego minigana wreszcie, bo się czaisz, gościu, jak pies do jeża. Ja w ogóle komuś zadaję z tego obrażenia, co to było? Co to w ogóle? I czemu on tak leży pociesznie? Jeju. Najbardziej failowy moment w tej grze. Bulwers jest nieziemski. Czemu my nie mamy granatów i w ogóle? Dobra, koniec. Game over. Tak, dokładnie. Nie game over, bo oni mają game over. Czyli to jest tak już w ogóle... To już taki game over poniżej krytyki. Fajnie, wywaliliśmy rakiety, tylko z czego będziemy strzelali teraz? Jak znowu te wariaty się do nas dostaną. No nie, jeszcze byśmy wpadli do tej... Nie, ten etap jest taki chory, naprawdę. Nie, nie chcemy do dziury. Jest miotacz, dobrze jest miotacz, więc... W ogóle najgorsze jest to, że tutaj większość czasu nic nie widać. Ci tak biega trochę po omacku. To najgrzeczniej mówiąc. Tu jest jakiś wariat, musi się wychylać. Idź spać. No. Co oni mają z tym atakowaniem od tyłu? Jeju. Nie będziesz atakował nas od tyłu. Za typ. Czy tu możemy zrobić spokojnie zakupy bez ziliarda? Chyba tak. Ach. Tak, niepotrzebnie kupiliśmy sobie do tego minigana tą amunicję, no ale już trudno, się rozpędziłem. Co my tu mamy? No niech będzie więcej amunicji do tego miotacza, bo ten miotacz to chyba najbardziej nam ratuje skórę w ciężkich sytuacjach. Dobrze, i ulepszyliśmy sobie trochę rakietnicę. Bo rakietnica nam się też przydaje. A granatów nie kupiliśmy. Nam nie starczyło na granaty. Jaki fail. Jeju. Dobra, chodź tu! No. Czemu tu pół dnia nic nie widać? Jedyny plus jest taki, że mamy na granaty. Chyba.
Tak, tylko czy my przeżyjemy w ogóle, żeby ich użyć? Bo tu już nas miliard chce przeatakować. Nie! No! Jeju, jak ja nie cierpię tej misji. Ja nie cierpię już tej misji, normalnie. Ja nie wierzę w ogóle w to, co się tutaj dzieje. To jest jak jakiś koszmar. Po co tutaj... Pobiegłeś za nas, ty. Typie, ty. Spokojnie, przy 45. próbie damy radę. No co, bo odkręciłem kursor, to ty już musiałaś przestać to... włączać. Jaki ty typ jesteś. Tak, odbiegnij jeszcze. Zagrajmy Fail Fierce. Dzisiaj po raz 3 miliardowy próbujemy przejść etap, w którym wskakujemy do niszczącej nas wody. Bądźcie wytrwali w oglądaniu. No! Jeju, znowu prawie wskoczyłem. Co tu się dzisiaj dzieje? To jest jakieś... Tak, już na nas coś warczy. Okej. My chcemy po prostu stąd wyjść. Dajcie nam stąd wyjść. My nie chcemy tych waszych dolarów w paczuszkach. My nie chcemy apteczek. My chcemy stąd po prostu wyjść. Nie, co nas tu loczy? Nie. Chciałem sobie przetestować z ciekawości, czy miotacz otwiera furtkę. Ojej, przestańcie tam warczeć, naprawdę. Wy też takie typy jesteście, że ja nie mogę. A, znowu kupiłem tą amunicję do tego cholernego minigana. No, jaki ty typ, potworku, jesteś, ja tu kupuję. Więc kupimy to. No to mogliśmy wcześniej zagrejdować granaty, nie jaki... jaki luls. Tak, my poprosimy miliard granatów z miliardem obrażeń. Tak. No to teraz to... teraz to my pokazujemy im, gdzie jest ich miejsce. Tylko żeby nie wpaść do tej cholernej wody. Tych cholernych ścieków. No, czemu ty byś po męsku od przodu zaatakował, to ty takie swoje igraszki robisz od tyłu? Idź ty, Lygusie ty. My tutaj tak się wychylamy, żeby tak przypierniczyć im z granata, a ten tutaj jakieś od tylca akcyjki robi. No, co za typek, no. Nie, ja nie chcę tymi schodami zejść tam. Ja wiem, że jak my tam zeskoczymy, to już nie wyjdziemy. Chodźcie tu, haha! Mamy miliard granatów. Co wy na to? Nie, nie wpadniemy do tej wody, ty. Ogień zaporowy. Nie wiem, czy to miało sens, ale i tak z tego minigana w sumie nie korzystamy, więc... czemu by nie zrobić sobie ognia zaparowego w sytuacji, w której mieliśmy już problem z HP? Nie, nie, nie będzie już więcej brania na schodach, bo to przegięliście wtedy. No, co nas tu? Ten jaki mistrz zlewania się z otoczeniem. No, padaj wreszcie.
To, no to się nacieszyliśmy, że mamy trochę więcej hapa wreszcie, jeju. Ta gra byłaby w miarę fajna, gdyby momentami nie była taka irytująca. Naprawdę. Wiele rozwiązań jest fajnych. Te światła są jak na grę tego typu fajne, jak już wspomniałem wcześniej. Nawet fajnie się w nią gra, tylko czasami tak potrafi zirytować. No jak ten etap, kurczę, któryś raz przechodzimy, bo ten George mówi, że on jest pływakiem i skakuje na główkę do wody. No i takie akcje tutaj. No! I co nas podgryza w stopę? No, co za ty typ jesteś, no. Gin. No i zaraz padniemy. I tak się skończy, że padniemy przez jakąś zupełną głupotę. Czemu tu nie ma apteczek? Tam jest chyba przejście do dalszej części tego etapu. Tego my zobaczymy, czy tutaj czegoś nie ma. Trzeba uważać, bo zaraz też ten George powie, że on skacze. Jak, no tam jakbyśmy skoczyli, to już byłoby do widzenia. No, jakie to oni robią? W ogóle, co to jest? Co to było? Nie, tylko nie ten! Tylko nie ten! Przecież on gryzie w stopy. Odejdź! Jaki to jest typ. To jest jeden z najgorszych przeciwników. Bo on zazwyczaj tak wyskakuje, że go nie widać. I gryzie w stopy. Pierdzielony, no. No zabijcie nas oczywiście, bo... Mamy mało HP, to trzeba na tutaj pocisnąć, no oczywiście. Ten to w ogóle miał jakieś teleportacje, wszedł tam, wyszedł tu. Ach. Ja mam nadzieję, że następny etap będzie normalniejszy. Checkpoint może jakiś, oczywiście nie, checkpointa nam nie zrobią. Kurczę, no. Ach. Przeładujmy może wszystkie bronie, żeby więcej takich faili nie było. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.